W liturgii Kościoła w tym tygodniu w poniedziałek wspomnienie świętych aniołów stróżów. W środę wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu, w czwartek wspomnienie świętej Faustyny Kowalskiej Dziewicy. W sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wszelkich Bożych błogosławieństw. Rozpoczynamy tegoroczne przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Spotkania dla uczniów klas 8 będą się odbywać co tydzień w poniedziałki, czwartki lub piątki o godzinie 17:15. Harmonogram ten jest wywieszony przy wyjściach z kościoła. Prosimy o wybranie dogodnego terminu spotkania i przyjście tego dnia, aby się zapisać. Zbiórka przy drzwiach wejściowych do dolnej kaplicy, a następnie ksiądz poprowadzi do sali w szkole. Uczniów klas 7 zapraszamy na spotkanie we wtorek 10 października, także przy wejściu do kaplicy Matki Bożej o 17. Spotkania dla klas 6 rozpoczną się w drugim semestrze. Zapraszamy na powracającą po wakacjach adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez Wspólnotę Chrystus na Krowodrze. Pierwsza adoracja odbędzie się w najbliższy czwartek 5 października o 19, czyli po mszy świętej wieczornej. Tak będzie co miesiąc w pierwsze czwartki miesiąca. Wszystkich chętnych studentów i młodzież pracującą zapraszamy na cotygodniowe spotkania tej wspólnoty w czwartki o 19 w kaplicy, a następnie o 19:30 w sali numer 6. Trwa remont kościoła w dalszym ciągu od poniedziałku do soboty rano. Wszystkie msze święte i nabożeństwa są odprawiane wyłącznie w dolnej kaplicy. W tym tygodniu z uwagi na pierwszy piątek kościół górny będzie dostępny wyjątkowo już od piątkowego popołudnia i spowiedź oraz msze święte wieczorne będą w górnym kościele, podobnie w sobotę i w niedzielę. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek możliwość spowiedzi w górnym kościele od 16:30, o 17:00 msza święta dodatkowa, a po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę msza święta dla starszych i chorych o godzinie 11:00 w kaplicy. W poniedziałek przypada wspomnienie świętych aniołów stróżów. Po mszach świętych zapraszamy rodziców o podejście przed ołtarz z małymi dziećmi, które otrzymają indywidualne błogosławieństwo. Dziś rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, które odprawiać będziemy przez cały październik o 18:00 codziennie. Przyjmujemy już na wypominki roczne jednorazowe. Przy wyjściach z kościoła można zabierać do domu przygotowane kartki, na których prosimy wpisywać osoby zmarłe. Kartki będą także wydrukowane w naszym biuletynie. Można je oddawać przez cały miesiąc w zakrystii lub w kancelarii. Zespół charytatywny zbiera dzisiaj do puszek dobrowolne datki na działalność Kuchni Świętej Jadwigi dla ubogich. Bóg zapłać za każdy dar serca. Parafialny Klub Sportowy Jadwiga po mszach świętych zbiera dzisiaj podpisy poparcia dla projektu złożonego w ramach budżetu obywatelskiego 2023. Dzięki projektowi będziemy mogli rozszerzyć i urozmaicić naszą ofertę oraz dofinansować obozy, półkolonie oraz turnieje. Kartę do głosowania można wypełnić przed kościołem lub przez stronę internetową. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy dzielnicy czwartej, również dzieci i młodzież. Klub bardzo liczy na poparcie tej inicjatywy. Centrum Kultury Świętej Jadwigi informuje, że są jeszcze miejsca na różne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, szczegóły na plakacie oraz ulotkach przy wyjściu. Na stoisku z prasą pod chórem można nabyć najnowszy numer miesięcznika dla dzieci Staś. Prośmy o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Krzysztof Gabriel z ulicy Krowoderskich Zuchów 5. Dobry Jezu, a nasz Panie. Przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywa w pokoju wiecznym.